Siemanko, witam w kolejnym odcinku z Resident Evil 7. Znowu mi brzuch boli, jak zaczynam do tej gry podchodzić bez kitu. Psychostymulanty. Tutaj dokładnie w tym miejscu skończyliśmy sobie poprzedni odcinek. Musiałem tutaj zeskoczyć sobie na dół. Zamknięte z drugiej strony, no jakże świetnie. Aha. Pająki. I tu również są pająki. Okej. Jeszcze? Dobra. Teraz co mamy? Silne chemikalia oraz naboje do strzelby. Naboje do strzelby się jak najbardziej przydadzą. A silne chemikalia również by się przydały, tylko niestety, ale one się nie stakują. Czyli nie jestem w stanie... Można je łączyć z innymi przedmiotami, aby zmienić ich właściwości silniejsze niż zwykle. Ja bym, wiecie co, ja bym sobie w ogóle zrobił ten proch strzelnicy plus silne chemikalia, tylko niestety nie mam w tym momencie odpowiedniej ilości miejsca na to, żeby to stworzyć. Bo... chociaż nie, chociaż... nie, nie miałbym. Nie miałbym, bo jeżeli połączyłbym w pociski zapalające amunicję do granatnika, to może też być przydatne. Paliwo stałe i silne chemikalia. To by mi wzięło dwa sloty. I na jedno by wrzuciło się to. A silne chemikalia mógłbym wziąć z powrotem do... Ej, to nie głupie. Albo wrócimy tu po prostu po to wszystko i tyle. Dobra, to wrócimy tu, bo i tak nie mam granatnika na razie, nie? To przeładowane, noczyk, pistolecik. Dobra. Nie, no do tych drzwi nie podchodzę, bo tu jest tylko prawdopodobnie przejście na drugą stronę, więc tam dupa. Dupa, dupa. Puść! 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 Urosły jej ręce ostatnio. Nie wiem, że ja będę musiał z nią walczyć. No tu gdzieś jest, kurde. A chemikalie są w ogóle na dole. Widzicie? O. Co to za muza? O, już ty pyta! Ucieka! Ty, uciekła! Chyba ją zabolało. Miejsce, bo ona... Pierdziela. Kurde. No tu lata. Skąd się to wykluło? Ja pierdziele, no nie wierzę stąd. O. Ja chyba muszę je w te... w tym... czy w klinę, kurde, strzelać, co?
Oh, what the hell? Walka pozycyjna na schodach. Jakaś muchka mi tutaj lata jeszcze. Ona ma zamiar zginąć, szczeznąć? Czy coś? Ja pierdzielę, jak ją zabić? Czy ona nie ma zamiaru zginąć? Kurwa, zapiał no. No nie drzyj się, ty chodź tu. Dobra, żartowałem. Gdzie mogłabyś zginąć? To bardzo śmieszne, wiesz? A jej co? Rodzi? Czy jak? To gin w końcu! Ja pierdzielę, mogłaby zginąć wreszcie! A czemu ona nie ginie? O Bożeż ty pyta. No gin! O kurde. No ja pierdzielę, no nie, no giń wreszcie. O kurde, spadłem. O szlak. Niedobrze. 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 Niedobrze, bardzo niedobrze. Very not good. No Jezus Maria, no. Wypadł mi z tym. Dobra, jest gdzieś za ścianą. Co tu jest? Amunicja, proszę. Jest amunicja pistoletowa, ale to pistoletowej to ja nic nie zrobię. No wydupiaj z tym derobalstwem. O!
Cezar łamie? Okej. Okay. Ja cię szpierdzielę. Fucking stay dead, okay? Nie wierzę w tą grę, nie? O Boże. To było chore. To było kurde chore. To very, very much. Amunicja pistoletowa, no super ekstra, ale kurde, no niestety nie posiadam. Wiecie czego? Miejsca. W ekwipunku. Żeby to wszystko stąd ściągnąć. O, naboje do strzelby. No świetnie. No tak, bo wywaliłem wszystkie naboje do strzelby. A przydałyby się. Myślę, że to... O, jestem w stanie. Okej. Okay. Gniazdo tu jest? Nie, rozwaliłem to gniazdo. Dobra. O Jezus, myślałem, że tu jest jakiś robal jeszcze jeden. Ale to w takim razie czekajcie. Co? Gdzie ja pójdę? Jak ja tutaj sobie zejdę... Tutaj są jakieś jeszcze... O! Paliwo do palnika. Świetnie. Co to było? Amunicja pistoletowa też bardzo fajnie. Tylko ja bym musiał tutaj wrócić, słuchajcie, w momencie... W momencie, w którym... mam dużo miejsca w ekwipunku. Może ja jednak nie wiem... Chyba nie chcę tutaj wchodzić. Chociaż amunicja do palnika... Przyda się, na pewno. Chemikalia, patrzcie. Bardzo dużo rzeczy. Apteczka. No tutaj też mogła nas nieźle pobić, nie? Zobaczcie. Apteka, ziele. Ej, tego tu jest masa. Ja tu muszę wrócić po to wszystko, no bo przecież tego nie zostawię. I teraz poznajecie Seto w postaci chomika, nie? Czyli wszędzie poniucha. I stara się wszystko znaleźć. Patrzcie, paliwo, chemikalia. Wow. No tutaj można by było powiedzieć, że prawie możemy sobie zwrócić to wszystko, co wystrzelaliśmy w nią. Znowu kolejne chemikalia. Ej, ewidentnie, to jest do pozbierania. No, naboje do strzelby. Strzelba była naprawdę spoko. A w ogóle, ktoś z was mówił, że mogę sobie ogarnąć zestaw naprawczy, że tam gdzieś jest przy wyjściu z tego domu pierwszego, w którym byliśmy. Że ja też tu... A nie, aha, bo ja tutaj spadłem i otworzyłem sobie drzwi od tej strony. Dobra, kumam. Kumam. Co to? Aaaa, dzięki temu może... Okej, okay. I dzięki temu możemy sobie tu przejść. Amunicja pistoletowa, zobaczcie ile tego tutaj jest. To prawdopodobnie... Tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja bym bardzo chętnie poszedł... do tego mojego wanika. Teraz. Sejwik. Jakie to... Aha, jeszcze mamy skarb, słuchajcie. Przecież. Amunicja do pistoletu MAG-44. Tu mamy skarb, tylko że za mało miejsca, ale to zaraz się tym zajmiemy, słuchajcie. Tak. Najpierw wyrzucajmy sobie wszystkie rzeczy, których nie potrzebuję. To było zdjęcie tego skarbu. Klucz wrom nam jeszcze będzie potrzebny, tak mi się wydaje. Możemy sobie przerzucić na chwilę, jak będziemy tam zbierać... to paliwo.
Możemy sobie amunicję pistoletową, myślę, że też dyszkę, bo tam nic nas nie czeka. Apteczkę sobie wyrzucimy, ten kołowrotek i klucz wrony będzie trzeba na pewno mieć. Chyba. Także kołowrotek też sobie zrzucimy, klucz wrony i tą latarnię. I teraz możemy sobie iść kolejne rzeczy zbierać. Amunicja do maga, ale do maga to chyba był ten pistolet, który jest za 9 żetonów. Niestety. Więc trochę nam to... Co się robi? Nie. Więc trochę nam to zajmie, żeby to wyciągnąć. Stabilizer. To stabilizera to ja nie potrzebuję. A no i przy okazji tą amunicję do maga też sobie zrzucimy. Dzięki temu możemy sobie teraz zapisać grę. Ja pierdzielę, ale ta walka z tym gównem to było jakieś nieporozumienie. Przecież ona nie chciała padać. Jak ja nienawidzę, jak jakieś mobki nie mają paska zdrowia. Bo ja wtedy nie mam zielonego pojęcia, jak długo ja jeszcze muszę wyładować, nie? A, no i mówiliście o tej dziurze. Wiecie, zrobię sobie może jednak dwie słuchawki, żeby dokładnie słyszeć. To była tutaj niby gdzieś ta dziura? Nie. O! Starożytna moneta. Nice. Gdzieś to... O! Ziele. A tu jest! Dobra. Okej. Okay. I tutaj podobno mówiliście, że jest zestaw naprawczy. Jest, faktycznie. Jest. I faktycznie mieliśmy coś takiego jak zepsuty pistolet, nie? Czy zepsuta strzelba? Coś takiego było. A tutaj jeszcze na pewno nic nie ma? Jezus Maria, coś mi tam skrzeczy. Kurde, tu mamy taką niewidzialną ścianę. Tu też nic. O, tu. O! Nie można otworzyć. Może tu gdzieś leży. Zobaczcie. Tu jest chyba ten... Podobna sprawa z tym rzutnikiem chyba. Aha. Dobra. Trzeba tutaj mieć coś, co rzuci cień. I co da jakąś cyferkę. Jezu, co to było? To wygląda jak siódemka, chyba. Takie macie białe zarysy. Dobra. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć na przyszłość. A tymczasem zostawię sobie te rzeczy. Pójdę po resztę. Cyk. 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 Dobra. Bo z tamtego domku chyba wziąłem wszystko, nie? Poprzedniego. Nie muszę się nigdzie wracać po żadne rzeczy, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. Czekajcie, tutaj był jeszcze jedna miejscówka była, w której trzeba było coś wytrychem wyciągnąć. Czekajcie, tak. Mamy ziele. Coś jeszcze było? No właśnie, tutaj było to, co wytrychem musiałbym ogarnąć. A, strzelbę mogłem jeszcze wywalić. Głupi byłem. Mam nadzieję, że się zabiorę ze wszystkim. Jakbym strzelby wywalił, to bym się na pewno zebrał. Kurde, mam przy okazji nadzieję, że... Nic już mi to nie będzie żarło, co? Jest tylko i wyłącznie wyjście. A mam tą amunicję. To ona się akurat jak najbardziej przyda. Teraz tak, tu nic nie było. Tu mieliśmy psychostymulanty. Okej. Okay. Idziemy sobie tu. Tu mieliśmy chemikalia. Silne chemikalia. Chemikalia dwa razy były tam w tym ogródku jakby. Okej. Okay. Chodźmy na górę. Boże, to z tego okna jak mi wyskoczyła to już... Jeszcze raz mam to w głowie, nie? Tu mamy kolejne ziółko. To coś mieliśmy? Tu była jakaś amunicja, nie? Pistoletowej i tak dalej. Szkoda, że się zwykłej amunicji pistoletowej nie da ulepszyć. To trzeba od razu zrobić. Tylko trzeba od razu zrobić z prochu ulepszoną. I tutaj już nic nie było. Tutaj chyba były jeszcze jakieś...
Tu było coś? Nie. O, jest. Tutaj jeszcze jest to. Możemy sobie zejść na dół. Czy ja muszę po drabinie, czy mogę tylko zeskoczyć? Mogę zeskoczyć, dobra. Tu nic nie ma. Dobra. Liczymy ściany. Sorry. Chemikalia. Kurde, trochę tutaj wietrznie. Taki wietrzny domek. Ehe. O, tu było ziółko. Nie ma nic. O, chemikalia. No już, 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 już. Proszę mnie nie straszyć. Wcale się nie boję. I chemikalia. Chyba się zabraliśmy ze wszystkim, tak mi się wydaje. Oprócz tego miejsca, które by trzeba było otworzyć wytrychem, to chyba wszystko mamy, tak mi się wydaje. Jak? No, zabraliśmy się praktycznie ze wszystkim. Okidoki. Super. No to w takim razie trzeba było się tylko przepakować i można lecieć. Trzeba było się przepakować i można lecieć. Nie wiem, czy w tym domku, w którym pierwszy raz spotkaliśmy mamuśkę... Zebrałem wszystko. Tam też mi kiedyś brakowało trochę miejsca, nie? Okej. I teraz znowu. Cyk. Cyk. Nie, no amunicja do strzelby by się przydała, co? Tutaj. To jest co? Amunicja pistoletowa, psychostymulanty i ziółka sobie tutaj zrzucimy. Super. I teraz tak. Wracamy z, tak, z zestawem naprawczym, może na razie nie, bo być może jeszcze coś znajdziemy, ale na pewno lampa nam jest potrzebna, klucz, wrony i korba. Potrzebne nam jest też paliwo i amunicja pistoletowa, tylko może nie tak dużej ilości. Amunicja do maga, to nie. Apteka, apteka razy 3, gdzieś tu była, o jest apteka razy 3. Klucz skorpiona, czy klucz skorpiona nam będzie potrzebny? O, amunicja pistoletowa, ale to może aż tyle amunicji pistoletowej nie będę potrzebował, co? O, jest zepsuty pistolet. Zepsuty pistolet mógłbym sobie... Dzięki zepsutemu pistoletowi mógłbym sobie... Właśnie, pytanie, czy to będzie lepszy pistolet, czy nie. Bo bym stworzył, ale jakby był lepszy. A tak to może być trochę, no nie tak jest. Szkoda, że się nie da stworzyć wytrycha. Czy coś w ten deseń. Kurde, zastanawiam się, czy ten klucz skorpiona też mi będzie potrzebny, ale może jeszcze jednak nie. Okej, to mamy tak, mamy apteczki, mamy z czego strzelać. Do strzelby mamy mało. No ale cóż, no, z pustego nawet Salomon nie naleje, prawda? Dobra, tyle z tego wszystkiego. Przeładujmy sobie strzelby, mamy tylko dwa pociski. Nie wiem, czy jest sens w tym momencie jej, no, ją nosić, bo nie dość, że zajmuje nam ona miejsce dosyć sporo, to jeszcze zajmują nam naboje do niej. Także mam dosyć mocno obciążony plecak przez tą strzelbę. A za dużo, no, pocisków do niej nie mamy, niestety. A szkoda, bo chyba sobie dobrze radziła. Bo niestety nie jestem w stanie wyczaić, jak działa ten miotacz płomieni. Bo jakby nie patrzeć, miotaczem mogę tak psiknąć raz i czekać, aż ktoś się podpali, nie? A tutaj jak strzelę, to strzelę, nie? Strzelę raz oporządny. O kurde, nie. To był głupi pomysł, czy nie? Nie zrobiłem chyba sobie kuku. Okej, wracamy. Mam tylko nadzieję, że nic mi nie zeżre. Tak by the way, to... Mamy tutaj mapę? Mamy tu mapę... Okej. Wejdę tu? Wejdę, dobra. Tyle dobrze musiał mi iść naokoło. Okej, tu chyba już nic więcej nie było, nie? Tu ostatnio znajdowałem jakieś rzeczy. Ale to chyba jest wszystko wzięte. Przynajmniej mam taką nadzieję. A ktoś też wspominał... O, to otwarte już jest. Ktoś też wspominał... Że tam jest gdzieś pan Wszędobylski.
Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Kurde, ta ćma. A, tu jesteś. Okej. I tu już nic nie ma, nie? Dobra, nie wiem, czy to jesteś w stanie, jak ja wrzucę tą lampę. Pokój dziecięcy. Oj, 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 oj. No, proszę bardzo, mnie. Krokodylek, świetnie. Ej, spociłem się, nie, pod nosem. Akurat dziecięce to wszystko to creep. Uż ty wpytek, kur... Ja wiem, że dzieci potrafią straszyć. To też jest dosyć creepy. Tu jest to zestawione, dobra. O nie, 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 proszę, nie, nie, tylko nie te kurde pleśniaki, nie, to jest gówno takie. Fuck. Jest z nią coś nie tak. Z kim jest tutaj coś tak? Dzięki. Stay away. Rozumiem, że to piłka. Okej, łóżko, spoko. Domek. Łóżko, domek i coś jest tutaj z tyłu pokazane. No. Ocież pierdziele, nie wierzę w to. Co to za dźwięk? Co za dźwięk?
Ale ściema, nie mogę w to strzelić. Bo mi... Halo? Nie. Areszt? A, to się nazywa areszt. Stop it, Ron. Nie. Nie, tylko nie tylko. Ja pierdzielę. Tylko się nie ruszać tym łbem. Ja pierdzielę, no nie wierzę w typa, nie? O jasne, mhm. No, bo mi się chce z tą walczyć, stary. O, jasne. Nara. Nara, nara, frajerze. Kurde, no i zużyłem na niego... No, co jest znowu? Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Przyczepie. Jakie to proste, nie? W przyczepie będzie na mnie czekać. Świetnie. No i przez tego dziada, kurde, zużyłem jedną apteczkę i kurde, trochę amunicji do pistoletu. Nawet trochę sporo. Trailer powiadasz, tak? Zastanawiam, którędy najszybciej będzie do tego trailer. Ej, a co z korbą w ogóle? Ej, a co z korbą? Przecież ja korby w tym momencie praktycznie nie potrzebuję, nie? Chyba. Co, idziemy tędy? Ja teraz korby chyba nie potrzebuję, tam podniosłem ten most. Coś nie czekasz na mnie, kochana. Tak osobiście. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company.
Just let them both go. The fryer. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Yeah. Now, look in the fridge. Czyli byłeś tu, czyli to nie jest taki do końca safe house, wam powiem. O, co to? Ej, to jest narośl chyba... To nie jest głowa tego policjanta, co go widzieliśmy, bo tu ciemny chłopak. I narośl tego gówna. Świnia czeka na ciebie w prosektorium, suko. Całkiem spoko. Aha, i to było to przesłanie twoje, tak? Świetnie, stary, świetnie. Świetnie. Dobra, gdzieś tu mieliśmy tą aptekę. Jest jedna apteka. To się zestakuje. Mamy tak, mamy trochę chemikaliów. Moglibyśmy sobie coś porobić. O, amunicja pistoletowa, cyk. Dobra, cztery sobie weźmy z powrotem, żeby nie zajmował miejsca. Może już się zaczynam jąkać. Teraz tak. Psychostymulanty razy 3. Silne chemikalia. Dobra, czy coś mi jest w tym momencie potrzebne? Znaczy, na pewno, wiecie co, odrzuciłbym na razie strzelbę, bo ona mi od dupę rozbić, za przeproszeniem. Tak samo chyba korbka. Chyba korbka mi nie będzie potrzebna, więc też sobie ją wyrzucę. Mam czym strzelać, jeżeli chodzi o taki zwykły pistolecik. Mam czym dźgać, mam czym podpalać. Mam aptekę, więc na razie chyba to... Jakoś wielce nie potrzebujemy nic tutaj craftować. To, co będzie nam potrzebne, to sobie wycraftimy, kiedy będzie trzeba. Czyli prosektorium. Prosektorium to jest to samo miejsce, które... W którym biliśmy się z Jackiem, chyba. Jeżeli dobrze pamiętam. On tam faktycznie było miejsce, w którym chcieliśmy zabrać głowę wilka, czy tam psa. A on nam zabrał i tam wisiało to ciało tego. Tego ciemnego pana. Teraz już mi brzuch boli. Szczęśliwa rodzinka. No i ten, kurde, powiem wam, ten mag. To jest co? To jest magnum. Mag 44, duży odrzut, duża siła. Za 9. No mi było to potrzebne, kurde, bo jeżeli jest duży odrzut, duża siła, to tylko że ja do tego potrzebuję specjalnej amunicji. Ja nie wiem, czy będę w stanie ją stworzyć do tego pistolecika. Bo to mógłbym stabilizator wziąć, ale to jakoś przeładowywanie mi szybsze nie jest jakoś tak wielce potrzebne. Chyba. Dobra, kochani, w tym miejscu, w safe roomie sobie skończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny i poproszę o słowa gratulacji, że nie zginąłem w walce z mamuśką. Trzymajcie się, pa, pa.